Cześć i siema, z tej strony Suet, gram dalej w God of War, no i zaczynamy sobie tutaj, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek i tym razem już mam nadzieję zrobimy sobie to zadanie poboczne, sprawy rodzinne. Musimy odzyskać osełkę. Ja już czytałem o tym zadaniu w poprzednim odcinku, myśląc, że tam dopłyniemy, ale się nie udało. Tutaj mamy jedną miejscówkę, to jest zatopione miasto. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie ją zwiedzić, ale na razie ją sobie opuścimy. Skoro miasto jest zatopione, to my sobie na razie tutaj za to podziękujemy. Tutaj na pewno możemy gdzieś wpłynąć do jakiejś groty, jest przejście i być może, ale to już spekuluję, jest tam możliwość uwolnienia smoka, bo już dwa uwolniliśmy, no i został nam jeszcze jeden smok do uwolnienia. Tak patrzę, a dobra. No ale nas interesuje to i chyba tym szlakiem tutaj powinniśmy dotrzeć do tej misji. Tutaj jest jeszcze jakaś plaża chyba pradawnych. To ją sobie też zahaczymy. No i mam nadzieję, że oni coś tutaj pogadają po drodze. Zawsze coś gadają. Rany! Pod wodą jest chyba całe miasto! Ano chłopcze, zapomniane miasto. Jak się nazywało? Właściwie to zapomniałem. No tak, skoro miasto zapomniane, to on o tym zapomniał. Zobaczcie, to co mówiłem, że tutaj można będzie wpłynąć. Czy ja tutaj nic nie ominąłem? Chyba nie. Ale na razie sobie tam nie wpływamy. Jeżeli jest smok, to nam nie ucieknie. Na pewno na nas poczeka. Tu jest to całe zapomniane miasto z prawej strony. Tam być może jest jakaś plaża. Tutaj mamy łyk rosy chyba z drzewa świata. Tak to się nazywa. Widzę tam jakiś łup. No to zgarniaj go, młody. Tak jest. Nektar obrony Yggdrasilu, wykrosy z drzewa świata. Wartość obrony wzrasta na stałe o 2. No i to jest fajnie. I tu co mówiłem, że tutaj wpłyniemy chyba na to zadanie właśnie poboczne dla Sindriego. Ale tutaj jest plaża. O niej wspominałem. Możemy tu przybić łodzią. Przybijemy na chwilę, zobaczymy. No i mamy ruiny pradawnych, proszę. Tam już widziałem, chodzi jakiś pradawniak. No, to będziemy tutaj sobie z nim walczyć. Gdzie to spadło? Kurde, zgarnął, ale nie tak, jakbym chciał. Twardziuch z niego. Dostałem. No teraz. Szybko, szybko do niego. Otóż to, tak mu najwięcej zabierzemy życia. No. Powiedzmy, że 2/3 jest zabrane. Ach, zgarnąłem. Mało zdrowia mam. Ach, nie trafiłem, ale do dupy zrobiłem to. Szkurde mać. Szybko bierz to. Teraz. Jest szansa trochę mu znowu dowalić. No, jeszcze raz taki będzie po nim. Chyba. Coś wypadło. Dostał. Szybko. No, może teraz. Jeszcze żyje Menda. Ja mam coraz mniej zdrowia. Dostał. O Jezus, ja też. Ale jeszcze żyje. Jezu, pokonałem go. Ja pierniczę. Ja też nie wierzę. Młody mówi, że nie wierzę, że się udało. Ja też nie, ale jajca. Pochłaniacz dusz pradawny, któremu usunięto duszę za pomocą mrocznej krasnoludzkiej magii, jest silniejszy od zwykłego pożeracza dusz, a mnie przerażają nawet te zwykłe. No mnie niekoniecznie, ale było blisko wtopy.
Rzadki przedmiot zaklęcie zwiększa odporność na truciznę o 50%. Takich tu już mamy trochę. No, przydałoby się jeszcze znaleźć jakieś zdrówko, jest. Ale to wciąż mało, wciąż mało. Ruiny pradawnych. Co my tu, kurde, mamy w tych ruinach? Region ruiny pradawnych i tutaj jakby nic nie było. A tu jest jakaś skrzynia. Część szyfru, może Nilfheimu. To zbieramy teraz. Fragment szyfru runicznego. Dokładnie. I gdzieś słyszę... Gdzieś słyszę siedzącego... Siedzącego kruka, nie latającego, ale siedzącego. I już go widzę. No wiecie co? Kratosie. No. Teraz lepiej. Teraz sobie zobaczmy ruiny pradawnych. Nic tu nam się nie pojawia. Być może to się po prostu zalicza do region Wybrzeża 9, te kruki. Nie wiem, nie wiem, czy coś tu jeszcze znajdziemy, czy nie. Zobacz. O, mapa albo zwój. To może być mapa. No i w zasadzie idziemy stąd. Pradawnego zawsze fajnie pokonać. No właśnie. Historyk, tak się nazywa. Miałem zamiar powiększyć zbiór artefaktów Fafnira, czyli to musi być u Fafnira. Pamiętamy tą lokację. Gdy tu przybyłem, zostałem zamknięte wrota. Wkrótce potem spostrzegłem, że zbliżają się zbóje. W oka mgnieniu zakopałem skarb i szybko się ukryłem. Jeśli uda mi się uciec, wrócę w to miejsce. Tutaj mamy magazyn Fafnira, czyli to musi być gdzieś tu. No nie spieszy mi się, żeby tam wracać, a zwłaszcza tylko i wyłącznie po skarb. O co, to nie. Ale płyniemy dalej. Płyniemy dalej jak najwspanialej. No i tu myślę, że płyniemy właśnie do właściwego celu. Jar Nortri. Tak, tam było mówione o twierdzy Nortri i o zbójach w tym zadaniu z twierdzy Nortri. Więc na pewno jesteśmy na dobrym, jeśli nie bardzo dobrym tropie. To chyba musimy sobie otworzyć. Chociaż cholera wie. No to dobra. A, tak. Dostaliśmy przecież to od Sindriego. Te misje dla krasnoludów też są fajne. Podobają mi się. To są świetne lokacje. Zresztą gdzie tutaj nie ma dobrej lokacji. Każda z nich jest po prostu zapierającą dech w piersiach. Każda z nich ma swój klimat. Ja rozumiem pracować długo nad grą. Pracować długo i zrobić takie coś. Zobaczcie. Taki majstersztyk. Bo inaczej się tego nie da określić. Aż dziwne, że Mimir nic nie opowiada. Zazwyczaj ma jakieś opowieści o gigantach. Może musimy znaleźć kolejne ołtarze, żeby nam coś opowiedział. No i co powiecie? Co powiecie? Bajeczka, bajeczka. Tutaj powinniśmy spotkać Sindriego, bo zazwyczaj każdy z tych krasnoludów, on jeszcze ma gdzieś swój sklep przed pójściem na właściwą misję, tak żeśmy mogli się, nie wiem, dopieścić, albo z powrotem, żeśmy mogli ulepszyć naszą postać, jak już pozdobywamy tutaj co nieco. O, w mordę. Twierdza Nortri. Zobaczcie, tutaj jest kruk. Ha! Jak ja go, kurde, tutaj mam strącić? Chyba już wiem jak. No, mówiłem, będzie Sindri. Jak już odzyskacie osełkę, postarajcie się delikatnie z nią obchodzić. To bezcenny skarb, nie bujam. Dobrze, Sindri, wszystko ok. Jesteśmy. Twierdza Nortri, mistyczne bramy, zabite kruki Odyna. Oddane przysługi, coś tutaj jeszcze powinniśmy w tej twierdzy znaleźć. Tak czułem, że tu będzie zdrówko. Gdzieś tam przebijał mi ten zielony kolor. Pogadajmy z nim jeszcze o tym. Hej, Sindri, poznałeś Mimira? Jeśli mówisz o głowie, która mruga w moją stronę, trzymaj ją z dala ode mnie. Musi być pełna bakterii. O, ależ miło. Ciebie też dobrze widzieć. Szuja. No taki przynajmniej nie zachoruje na koronawirusa. Czy pas twojego kołczanu zdobi moja strzała splecionej jemioły? Ma ci przypominać o przyjacielu Sindrim? Chyba zaraz się rozpłaczę.
Dobra, nie płacz. Niestety strzały z jemioły zostały nam zabrane. Dobra, i my tak tutaj, kurde, do niego przybiliśmy. A tu nic chyba więcej nie ma, nic tu więcej nie widzę. Tam niby byśmy mogli wpłynąć, ale brama jest zamknięta, nie da się jej w tej chwili otworzyć. To jest mistyczna brama, którą się jedynie możemy przenieść do sklepu Broka. Broka zabiliśmy. Ruszamy dalej. Pogadaliśmy z Sindrim i tyle. Wciąż nie wierzę, że syn mógł zabić ojca. To Choreb, prawda? Wiem, znamy tylko połowę historii. Ale rany własnego ojca? Ja niby też czasem bywam na ciebie zły, ale... To prawdy? No, czasami, wiesz, trochę. Ale nigdy nie wbiłbym ci noża. Wiem, nie zrobiłbyś tego. Na razie niby cisza. A, już nie taka cisza. Widzę upiora u góry. No to tutaj będzie się na pewno działo. I to weźmiemy, skoro coś tu jest. Złoto Aegira. Muszę poczytać, czy z tego coś można wytworzyć, czy to po prostu jest na sprzedaż. I nic z tego więcej nie ma. Kurde, tu kolejny upiór. To wcale nie jest mała miejscówka. Ja pierdziule. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Dobra, tutaj znowu mamy złoto Aegira. Naprawdę nie lubi gości. Jak mamy się tam dostać? Bramy na pewno można jakoś unieść. Może tym kołem wodnym? Czytasz mi w myślach. Znajdź sposób na otwarcie bramy. Gdzie on widział? Tu jest to koło wodne. Dosyć duże. No dobra, przyjdzie nam tą miejscówkę po prostu zwiedzać, żeby tutaj cokolwiek posunąć naprzód. Z niejednym upiorem pewnie będziemy walczyć. No i z tymi też tutaj ziomalami. Jeżeli mogę ich tak załatwić, to czemu nie? Ten może w dynie zgarnie. No i bingo. Jeszcze ktoś tam gdzieś biega. Dobra, czas już tutaj przeskoczyć, bo tam nic więcej nie zobaczymy. Widzę upiora, chłopcze. Dlatego chciałbym się najpierw pozbyć tych tutaj świniaków. Dobra. Z chłopakiem teraz idzie całkiem fajnie z tymi upiorami. Musisz mnie tego nauczyć. Powiedziałbym, że rewelacyjnie teraz idzie z upiorami. Dobra. Czas tutaj trochę podekspić. Mamy zdrówko. Mamy szał. No i jeszcze tu możemy rozwalać. Temu nic nie robię. Tutaj jest jakaś skrzynia ukryta. Też jest pełno rzeczy poukrywanych. Tam jest jakieś wiaderko. To po prostu... Jak ja to lubię. Takie jeszcze szperanie do tego. To właśnie było to, co tu spadło. No okej. Okay. Tutaj mamy to koło, coś z nim trzeba będzie tutaj wymyślić. Młody już tam biegnie. Tego chyba nie otworzymy z tej strony, no nie. Byłoby za łatwo. Tam gdzieś widzieliśmy kolejnego upiora. Czy tu można wejść? Nie. Tutaj nie wejdziemy. Jeden z nich chodził po moście, może to ten, co tutaj przybiegł do nas. Na co on wskazuje? Nie wiem co to, nie wiem na co ty, kurde, w ogóle, chłopie, teraz patrzysz. Bo tam coś jest i tam chyba coś musimy z tym zrobić. Ten upiór gdzieś był. Może to był jeden i ten sam.
To takie proste trochę by było, ale okej. Aj, co ja robię? Przecież muszę to tu zostawić. Tutaj weźmiemy tylko skrzynię, nic więcej. Coś tam trzeba wymyślić innego. Może chłopak miał rację, mówiąc co to. Tutaj też nigdzie nie przejdę. Na co on mi chciał zwrócić uwagę? Haha! Skubaniec młody, no. Brama otwarta. No chłopak jest mega pomocny. Tak bym szukał i szukał. Ale on się ewidentnie tutaj zatrzymał. Jednak ktoś tu jest. Ach, piękne uderzenie. Oj. Oj. Dobra. A tutaj co? A tutaj nic, ale tu jest zdrówko, którym jeszcze się przyda. Bingo. Dobra, no kurde, chyba wszystko tutaj. No co, no nic tu więcej. Stamtąd żeśmy przypłynęli. Aha, teraz musimy to jakoś sprytnie przeskoczyć. Dobra. Tego na razie, kurde, nie otworzę. Tu coś jeszcze będzie rozkminiane. Coś tu jeszcze się będzie gdzieś działo. Ale póki co możemy płynąć dalej. Obydwie bramy zostały podniesione. Kiedy bywasz zły? Co? Na mnie. Kiedy? A, może czasem, kiedy myślisz, że czegoś nie umiem. A tak nie jest. Czasem trudno ocenić na co. W porządku, rozumiem. Jestem mały. Ciekawe, gdzie jest osełka. Gdzie się znajdziemy, chłopcze? Za daleko żeśmy nie przepłynęli. O, w mordę, kole, co to jest? Taki dosyć, kurde, potężny ogr. Dosiądziemy zwierza. Narobimy tutaj lekką rozróbę, mam nadzieję. Latać. Ja pierdolę. Jezus Maria. Jakie się on wyżywa na nich. I ogry i trole to są najlepsze finishery. Dobra, wybuchaj, badziewiaku. I jak? Ujdzie. Dobra, zbierajmy z tego ogra. O, pozbierane wszystko, co można. Kolejne srebro. I tutaj kolejna brameczka, której teraz nie podniosę. To mogę zabrać, to też mogę zabrać, a tu się widzę, mogę wspiąć. Patrzę jeszcze, tam też się jakbym na coś mógł wspiąć. O! No właśnie. Co mi da wspinaczka tutaj? Że gdzieś tam sobie dojdziemy. Ha! Nie wiadomo, gdzie tu iść. Od jakbyś tam strzelił. Coś tam nam rozwaliło. Dobra, to może zaczniemy najpierw z tej strony. Zobaczymy, co tutaj wykombinują nasi bohaterowie.
Idźmy. Ty kurde, jaka miejscuwa, ja pierniczę. Twierdza chyba jeszcze większa niż cokolwiek, co do tej pory widzieliśmy. Fajna była ta miejscówka z tym smokiem i z tym zamkiem. Młody znowu coś nam chce pokazać. Tam jest jakiś okręt. Jest tu pełno też wiaderek. I ta osełka być może jest gdzieś tam właśnie. Tak gdzieś byśmy mogli przeskoczyć, ale nie teraz. Coś nam blokuje od dołu. Okej. Zobaczmy sobie ten teren tutaj. Potem też chciałbym zobaczyć tamto. Gdzie tam można przejść? Tam jest na pewno znacznik informacji. Jezu, patrzcie ile tych wiaderek. Człowiek się naprawdę nie rozgląda za często, a tu proszę. Dobra. Tu gdzieś można zejść. Tu można wziąć. Nic więcej tu kurde nie ma. Po co nam to zejście? No złaś. Czasem ta kamera kurde szwankuje. Dobra. No, pyk. I pyk. Już tu nie powinien mieć żadnych problemów. Sztylet się rozpadł. Tam jest ten okręt. Będę musiał zbadać coś jeszcze tutaj na pewno. No o to nam na pewno też chodziło. Żeby sobie tą skrzyneczkę wziąć. Bingo. Twarda stal ze Svartalfheimu, łuska węża świata. Tutaj tak kurczę nie przejdę. Tam jest gdzieś przejście. To było chyba tylko tutaj. Dobra, wchodzimy wyżej. Czy tam musimy pójść? Tam musimy pójść, ale ta jeszcze jedna rzecz mnie tutaj ciekawiła. No właśnie, tu jest jeszcze skrzynia. Aj, to chyba ją właśnie wzięliśmy. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawissimo. O Jezu, czy on naprawdę musi schodzić, po tym nie może zeskoczyć. Tutaj z tych postrącanych wiaderek jeszcze zbieram. No i tutaj sobie przejdziemy, zobaczymy. To był znacznik informacji bankowo. Dobra. Może coś jeszcze tutaj było. Tylko skrzyneczka mizerna. Zdrówko, a weźmy. To też można przeczytać. Kolejny znacznik. Zobaczymy, co tutaj młody odkrył. Co mamy? Ło! Hrezla Farmadr. W dziejach Hrezla Farmadr zapisana jest cała krwawa historia tych ziem. Na długo przed potopem i plagą pustki mieszkańcy Midgardu żyli we względnym spokoju. Zmarli nie wstawali z mogił. Widok Draugrów należał do rzadkości, a korzystanie z magii Seidr uważano za wielce haniebny proceder. Hrezla Farmadr hołdują dawnym tradycjom, według których miarą wartości człowieka jest jego biegłość w posługiwaniu się bronią. Siła to najważniejsza z tych z naszych cnót. W surowej krainie, w której przyszło nam żyć, nie ma miejsca dla słabych, tylko silni zdobędą chwałę za życia, a w chwili śmierci zasilą szeregi Einherjerów, Matko Święta w Walhali. Słabych zaś czeka żywot nędzarzy, po którym tłoczyć się będą w głębinach Hel. Takie jest prawo życia i takim pozostanie aż do nadejścia Ragnaroku. Przyjemniaczki z opisu wydają się równie przyjaźni, co stado głodnych wulwerów. No wulwerów już mieliśmy okazję poznać, wcale nie jest za ciekawie. Twierdza Nortri, został jeden znacznik informacji i jeden
kruk. Legendarnych skrzynek tutaj nie uświadczymy, ale znacznik informacji jeszcze jakiś powinniśmy znaleźć. Jezu, naprawdę nie możesz zeskoczyć. To jest też takie trochę upierdliwe. Tutaj jeszcze, kurde, bym wlazł. Tam chyba na dół, no kurczę, jakoś tam się musi dać zejść na dół, no bez jaj. Co ty tu, młody, patrzysz? Myślałem, że coś tam widzisz, ale nie. Tą skrzynię już akurat mamy zaliczoną. No właśnie, jak tu, kurde, zejść? Dobra, już widzę. Już widzę, z tamtej strony. Takie wilki, ja tu widzę zmory, chociaż wilki może też gdzieś są. Jednak wilki też są. Byli. Ale gnoje mnie lekko przytruły. Nie wiem, czy to od wilków dostałem, czy od zmory. Ja pierniczę, uwielbiam te klimaty. O! Tu jeszcze się gdzieś mogę przecisnąć. Tam zejść to okej. Ale zobaczcie. Zerkniemy sobie. Jak się ukryłaś sprytnie. Sreberko 2850, no. Za takie ukrycie, czemu nie? Czemu nie? Fajna nagroda za rozkminienie tutaj. No idziemy dalej. Idziemy dalej jak najwspanialej. Oho, tutaj mamy, zobaczcie, jest znacznik celu naszego. Poczekamy na coś. Poczekamy na expa. A tam co się stało? Zbadaj statek zbójów. Ho! No to coraz ciekawiej. Czyli na tym statku coś tutaj musi być grane. To musi coś przytrzymywać. Jak tam wejść, kurde? Na razie nie widzę, a już widzę coś. No i jesteśmy. Bo nawet niepotrzebnie biegłem. No dobra. To jego syn. Tego ducha? Skąd wiesz? Ten znak był na sztylecie, który znaleźliśmy w plecach ojca. Dzielnie się bronił, ale to nie wystarczyło. Zdradzili go. Zdrada rodzi zdradę. Zapewne pozostałym nie podeszło to, że młody zamordował ojca. Myślał, że może być przywódcą. Zapłacił za to życiem. Pewnie tak. Patrz, chłopcze, koło jego stóp. Osełka! Tak. Chyba zmiażdżyli mu nią głowę. Tak? O ja pierniczę. Ostrożnie! O, w mordę kolec. Się nie spodziewałem czegoś takiego tutaj. Ale taki nam się przyda, koleś. Coś mi tam jeszcze robi syf. O właśnie. O, tam są gnoje.
Jeszcze chyba jeden. Tak go nie sięgnę. Teraz dostał. No. Kurczę, w sumie fajnie, bo... Jeśli Sindri jej szuka, musi być cenna. Bandyci mają specyficzne priorytety. Jeśli coś nie błyszczy i nie da się tego zjeść, zwykle kończy jako broń obuchowa. W sumie nieźle, bo brakowało nam, kurczę, do pancerza wędrowca, właśnie czegoś takiego. A tutaj mamy zniszczona rękawica wieków, talizman. Ten starożytny relik Hel został uznany za zbyt potężny, by pozostać w jednym kawałku, więc fragmenty jego mocy zostały rozproszone po wszystkich światach. Zniszczona rękawica wieków. My mamy ochronę Aegira. Co to tutaj ma być? Obronę nam daje 8. Ciekawe, co to daje. Może sobie potem sprawdzimy taki talizmanik. Jak nie zapomnę, to chociaż zobaczymy. Chyba nic więcej na tym statku nie znajdziemy. Tutaj mamy jakąś bramę, ale ja się do niej... Kurczę, z tej strony nie dostanę. Z drugiej strony... Jak mam się dostać do niej? Może jakoś się uda? O, coś tam, kurde. Jednak. Nic mi to nie dało. A, młody. Dzięki, młody. Dzięki, młody. Spoko loko. Jednak mamy legendarną skrzynię, no proszę. Srebro, twarda stal ze Svartalfheimu. Czy to legendarna skrzynia? No sporo srebra niby z niej, kurczę, wypadło. Ale tutaj w znaczkach tego nie było. Znaczniki informacji, kruki Odyna i tak dalej. Jeszcze gdzieś jest znacznik informacji, jeszcze gdzieś jest kruk Odyna. To chyba wszystko z tym statkiem. Tutaj nigdzie już... Nie wejdę, nigdzie nie zajdę. Osełkę mamy. To mogę sobie wziąć. Gdzieś słyszałem kruka. A właśnie. Gdzieś go, kurde, mędę słyszałem. No i mamy dwa kruki tutaj zaliczone. Został nam... O Jezus Maria. Nie lubię ich. Kurde, no nie lubię. Na szczęście szybko poszło. Tam jeszcze ktoś jest. Piękna akcja. Tu jeszcze gdzieś mogę wejść. Ja pierdzielę, ile tutaj jest jeszcze miejsc. Zobaczcie. Do przeszukania. To gdzieś widziałem chyba, jak płynęliśmy. Myślę, że tam jest czerwona skrzynia, o ile się nie mylę. Tak jest, dokładnie. No proszę, wymaksujemy tą miejscówę jeszcze. Zajebiście, tyle powiem. Uwielbiam takie coś, jak po prostu można to zrobić. Nie lubię czegoś takiego, jak się pływa nieraz po tym wybrzeżu 9 i nie do każdego miejsca jestem w stanie dojść, bo jeszcze czegoś tam brakuje. A tu wiadomo, że jak już wpłynęliśmy, to już jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko. Dobra, to nam się przyda, żeby łodzią przepłynąć. Bo chyba musimy płynąć tam. Coś takie odnoszę wrażenie. No właśnie, tak wtedy myślałem, że właśnie tędy się tutaj na dół dostaniemy. No i dobra, i tam będziemy sobie płynęli. To musi być wyjście z tej miejscówy. Jeszcze gdzieś jest znacznik informacji. Tutaj coś mamy. Chłopcze! Tak jest! Albo to właśnie znacznik, zwój. Jest tu jakiś zwój. Należy dokładnie. Skrucha syna, ojcze, gdy byłeś wiecznie zajęty łowami i grabieżami, moim wychowaniem zajmował się dziadek. To on się mną opiekował i wszystkiego mnie nauczył. Kochałem go.
a ty wbiłeś mu nóż w plecy. Znienawidziłem cię. Czas jednak ma to do siebie, że zmienia nasze podejście. Klan radował się z takiego obrotu spraw, gardził dobrym sercem dziadka i uznawał je za oznakę słabości niegodnej przywódcy. Z biegiem czasu musiałem przyznać, że Hrezla Farmadr rozkwitli pod twoimi rządami. Jako chłopiec przysięgłem Nornom, że pomszczę śmierć dziadka. Kiedy jednak stawałem się coraz lepszym wojownikiem, w końcu zacząłeś mnie dostrzegać. Zbliżyliśmy się do siebie. Na moment zapomniałem, że Norny nie tolerują łamania przysiąg nawet tych złożonych przez zrozpaczone dziecko. Ich skrzynia pod magazynem Fafnira przypomniała mi o mojej obietnicy i tak koło zdrady na nowo poszło w ruch. Zabiłeś człowieka, który był mi prawdziwym ojcem, ale mimo to żałuję tego, co zrobiłem i dręczą mnie wyrzuty sumienia. Wybacz mi, Vandrit. Rany, ale się rozpisał. Ojcze, wybacz, wyrzuty sumienia, bardzo żałuję. Gdyby pomyślał, zanim zaczął działać, nie musiałby potem żałować, prawda? Tak. Może powinniśmy wrócić do magazynu i dać to jego ojcu. Wróć do magazynu Fafnira? Przytrzymałaby przysługę śledzenie tej przysługi spowoduje... Dobra, najpierw tą skończymy, ale jaja. Czyli możemy tego ducha jakby, kurczę, ojca jeszcze odwiedzić raz. Chyba zrobimy to. O! Tutaj jakoś by się też trzeba było dostać. Może gdzieś tutaj da się tą łodzią zacumować na moment. Rozglądam się, patrzę. Na razie jakby niekoniecznie. Tu coś jest. Dobra, to tu sobie wysiądziemy. Kurczę, będziemy musieli dokończyć tę misję. Ja pierniczę, patrzcie ile tu rzeczy. I stąd wypłyniemy, to tutaj co nieco jeszcze sobie obadamy. Znajdźki chyba sekrety wszystkie. Nie, znacznik informacji ciągle gdzieś tu jeszcze jeden jest. Dobra, tym otwieramy bramę, to tam bez dwóch zdań. Ale tam coś jeszcze było widać. No właśnie. Gdzieś była skrzynia. Pytanie, czy gdzieś jeszcze można stąd wejść. Tutaj nie bardzo. Skrzynia jest tam. No, może znacznika informacji cholera nie znajdę, chociaż... Kurczę, tyle rzeczy fajnych, żeśmy tu odkryli. Wydawało mi się, że wszystko. A jednak nie. Ten zwój wydawało mi się, że jest takim znacznikiem, którego nam brakowało. Twarda stal, łuska węża świata. No trudno. Nie, wydaje mi się, że każdy zakamarek żeśmy przeczesali. Tutaj nie wejdę. Nawet nie ma jakiejś takiej potrzeby. Jedyne co to jeszcze to mogliśmy zrobić. To jest finito tutaj. Coś też pękło. Kurde, zostaje tylko podniesienie tej bramy. Nic więcej tutaj nie widzę. Nic więcej tu nie ma. Jedziemy. No i okej. Patrzę, czy coś nam się tutaj jeszcze otworzyło, ale chyba nie. No jest sporo, ale wydaje się, młody, że wszystko tutaj, kurde, zwiedziliśmy. Chyba, że tu gdzieś będzie jeszcze jakiś znacznik informacji. Chociaż takiego na razie nie widzę. Wróć do Sindriego. Okej. Spokojnie, bez pośpiechu. Patrzę, czy coś tutaj jeszcze możemy znaleźć. Czy gdzieś możemy zacumować, coś możemy zrobić. Nie widzę tego. Cholewcia. Ładujemy się do Sindriego. Czy nie znaleźliście tej osełki przypadkiem? Przypadkiem znaleźliśmy, pajacu. Damy ci ją. Znaleźliśmy osełkę.
O, cudownie! Nietypowe zacieki. Bandyci zatłukli nią jednego ze swoich. O, wspaniale! Proszę, za fatygę. Rękojeść Hezla Farmadr, legendarny przedmiot rękojeść topora. Może i nie wygląda imponująco, ale wręcz buzuje magiczną mocą. Brakowało mi osełki, odkąd po... To tak muszę tylko na chwilę zobaczyć rękojeść topora. Mamy pięść Tora. No i tu mam niewielką szansę na wywołanie eksplozji elektryczności. A tutaj mamy tą. Przepływ zdrowia. Mała szansa na zyskanie przepływu zdrowia przy każdym trafieniu toporem. To też jest fajne. Dobra, zobaczmy, co on powie. Może coś tu ulepszymy. Raz na nią napluł, żeby ją nawilżyć! Pacan. Nie prosiłem o zwrot. Co do was przemawia? No to wszystko. No właśnie. Co my możemy zrobić? Możemy ulepszyć. Zobaczmy ten talizman. Zniszczona rękawica wieków. I to ciekawe, co to kurde jest. Tego na razie nie ulepszę. Rękojeść topora. Trochę się tu zwiększy. Tu mamy siłę runy i szczęście. Tu mamy siłę witalność i szczęście. Kurde, nie wiem, czy to chcę. Ta bariera. Tutaj porażenie mi to daje, ale lepsze statystyki. Na razie zostawię to, na razie to zostawię. Wiem, że coś miałem stworzyć na ręce. Jest! Właśnie to! Karwasze wędrowca. Hej. Mamy cały strój. Tego nie zabrudzić? Nie, no to takie pytanie, w porządku, wszystko gra. Zwiększa wartość witalności wojowników, dość silnych, by go nosić. Mamy cały strój. Lewiatan, nie ulepszę szpona, nie ulepszę tułów. Napierśnik wędrowca na razie nie ulepszę. Ręce, karwasze wędrowca też na razie nie ulepszę. Biodra też na razie nie ulepszymy. Kurde, bla, na razie szkoda kasy, żeby tu ulepszać coś, czego nie będę nosił, ale możemy sprzedać mu artefakty. Ten niewiele wart. To też posprzedajemy te badziewia. Dobra, zasoby. No właśnie, złoto. Aegira. Powszechnie wykorzystywane w rzemiośle. To nie. Sobie zostawimy jeszcze. Dobra, i tutaj mamy pancerz. To zwiększa obrażenia zadawane pięściami o 6%. To jest niezłe. Tu jest bariera ochronna, która pochłania obrażenie z pojedynczego ataku, a następnie powoli się odnawia. Tu mamy puste gniazdko. To jest chyba ten grawerowany ornament prawdy. Tak, to możemy założyć mu. No i tak zrobimy. Tak zrobimy, tak zrobiliśmy. Wszystko. Wiecie co, no fajnie byłoby wrócić sobie do magazynu Fafnira. Kurczę, jeszcze zobaczymy, jak odpłyniemy. Czy tutaj coś, kurde, znacznik informacji. Aż dziwne, żeśmy, kurde, żadnego tutaj... Znaczy, znaleźliśmy jeden. Gdzieś jeden mi musiał umknąć. Szkoda. No nie chce mi się już tutaj wracać. No powiem szczerze, że nie byłbym sobą, gdybyśmy się jednak nie cofnęli. Ja coś kojarzę, jak kiedyś ogrywałem tę grę. Kojarzę ten statek, że coś tu było pod pokładem. Teraz będąc tam na górze, szukałem tego znacznika informacji. No szukałem czegokolwiek, jakiegoś wejścia. Niestety nic nie znalazłem. Ale wydaje mi się, że coś tam jest. Jestem wręcz przekonany. Siedzi mi to w głowie. Zobaczcie. Już widzę. Ściana, którą można rozwalić. Myśmy wtedy sobie zeskakiwali tędy. I człowiek już się nawet nie obracał. Tam zostaliśmy zaatakowani. A tu jest właśnie to miejsce i tu jest ten brakujący znacznik informacji. No ja muszę, jak już taka jest miejscówka, no to chcę ją po prostu wymaksować. Może ktoś, kto również lubi się czymś takim bawić, to mu się po prostu przyda.
bo rzeczywiście ciężko na to trafić. Mamy go tutaj. Możesz to odczytać? Napisano samozwaniec. Widziałem tu już ten napis. Kolejna zdrada. Samozwaniec. Vandrit napisał tak o swoim ojcu, a może zbuntowana załoga określiła tym mianem samego Vandrida. No i teraz powinniśmy mieć tutaj, zobaczcie, mamy wszystko. Twierdza Nortri, mamy ją wymaksowaną. Jeszcze tutaj jest skrzyneczka, no proszę, pod pokładem jest parę ciekawych rzeczy. Łohohoho, w bordę! Esencja Haminji, legendarny przedmiot zaklęcie, zwiększa wartość szczęścia o 13. No proszę, proszę, jednak chyba było warto jak najbardziej. Tutaj mamy witalność nam zwiększa. No tutaj mamy, czekajcie, mroźna pieczęć runy 4. A nie, ten czas nam odnowienia zwiększa. Chyba sobie wymienimy od razu. Wartość szczęścia o 13. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Co nam daje szczęście? Zwiększa szansę na aktywowanie atutów. Zwiększa zdobywanie expa i srebro. No i co? I co? I co? Mam jeszcze sporo punktów doświadczenia. Się zastanowię, na co je wydamy. I myślę, że w kolejnym... O, jeszcze to sobie weźmy. Oho, coś nam się młody zablokował. No proszę, kolejna mapa skarbów, wioślarze Njorda. No i jednak warto było tutaj się cofnąć. Kojarzę tych wioślarzy, to jest przed wjazdem na misję główną. Także już wiem, gdzie będziemy mogli sobie ten skarb odnaleźć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wiem, gdzie to jest. Chyba wszystko. Będziemy sobie robić, skończymy to zadanie, które tutaj nam się odblokowało, czyli musimy wrócić do ducha ojca tego tutaj Goska, który został też zabity przez swoją załogę i powiemy mu o jego synu, o tym, że on jednak żałuje, a potem myślę, że sobie wpłyniemy, kurczę, tutaj, bo to mnie interesuje, gdzie my się tędy przedostaniemy, co tutaj jest za lokacja. No i jeszcze sobie tą odwiedzimy, te zapomniane miasto, tak to się chyba zowie, no a potem już przyjdzie czas tylko i wyłącznie na wątek główny. To wszystko, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.